A ja mam pytanie, państwo nie wstydzicie się bronić tych skorumpowanych sędziów ze starego układu? Na przykład... A ty się nie wstydzisz takie pierdoły opowiadać? Nie wstydzę się. Na przykład przez sędziego Juszczyszyna człowiek popełnił samobójstwo. Słuchaj. Jego majątek rolnika został zlicytowany za bezcen. Ja jak pan mówi, że tak się na przykład o sędzim Juszczyszynie. To on jest skorumpowany, pan uważa, tak? Ja uważam, że sędziowie ze starego układu dawno powinni obejść to, że państwo nie bronicie obywateli skrzywdzonych przez polskie sądy, tylko bronicie sędziów ze starego układu, to wstyd moim zdaniem. Też działaczu, bo cholera wie, kim pan jest. Proszę mi zdefiniować, czym jest stary układ. Co to jest stary układ? Pan sędzia Juszczyszyn jest od pana młodszy dobrą dychę. Także jeżeli on jest ze starego układu, to pan jest, kurczę, z epoki kamienia łupanego. Ze starego układu tylko ja. Nie wiem. Przede wszystkim ci sędziowie nie należą do żadnego układu. Ci sędziowie, o których tu była mowa, są sędziami niezależnymi i broniącymi wyłącznie praworządności. Stoją po stronie prawa. Czy to jest reforma? Stoją po stronie prawa, a nie po stronie można bronić starego układu albo nowego układu. Wy bronicie starego układu cały czas. No tak, czyli stary układ, dokładnie. Koryto jest najważniejsze. Koryto było fajne. Ci sędziowie byli fajni, bo byli wasi. Dlatego pan tak mówi. Czyje koryto? O jakim korycie opowiada? Na po korycie nie ma. Teraz ma tak. No, a teraz, tak. Teraz dopiero przy korycie. Chodzi to o mniejsze zło. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, to chodzi o mniejsze zło. Kapujesz czy nie? Chodzi o mniejsze zło. O mniejsze zło w jakim sensie? Ci sędziowie są mniejszym złem? Sędzia, przez którego rolnik popełnił samobójstwo, bo zlicytował jego majątek za bezcen, to jest mniejsze zło? To jest Juszczyszyn. Sędzia Juszczyszyn. Prywatna inicjatywa popełnia samobójstwo. Nie znam tej sprawy dokładnie. Trzeba by to rozważyć, zastanowić się nad jedną osobą. Tymczasem nie ma reformy. Jeden kiełbasa. Nie ma reformy, nie. Jeden sędzia kiełbasy jest. Tak, dokładnie. Dokładnie. I był bezkarny. 50 zł ukradł. A nowi sędziowie żadnych kiełbas nie kradną. Ale ja nie bronię nowego układu. Wy bronicie stary układ. Tak. Jak można nowego układu bronić lub nie? Co robić? Co robić? Nowy układ jest, tak jak mówiłeś, z PiS-em związany. I PiS go broni, tak? Zaproponować reformę sądu na korzyść obywateli. No obywatele powinni zaproponować zmianę w sądach. A jaką wy proponujecie zmianę, jak bronicie sędziego Juszczyszyna, sędziego Tuleja? Byłem na spotkaniu z sędzim Juszczyszynem. W ogóle nie pozwalał sobie zadać pytań. Czy ty żeś się rozliczył z tej Federacji Zielonych? Tak. Rozliczony jesteś? Tak. I drugą założyłeś, tak? No bo Truskolaski próbował nielegalnie ją rozwiązać, dlatego, bo twoi koledzy z tej była stroną w budowie kampusu uniwersytetu. Oskarżają cię o malwersację finansową. Kto? Prawda? Nikt mnie nie oskarża. Twoi... Jeżeli by tak było, to już dawno bym siedział. Skoro Truskolaski na przykład mnie nie lubi, to już dawno bym siedział w więzieniu, gdyby cokolwiek na mnie mogli znaleźć. PiS trzyma rękę nad tobą i cię błogosławi. PiS? W jakim sensie? Jakiekolwiek dotacje dostałem od PiS-u? Na przykład żadnych. Pani Doroto, KOT jest organizacją przestępczą, można powiedzieć. Przewodniczący skazany, KOT kapela handlowała kobietami. Wezmę kolegów moich na świadków i myślę, że powinien pan się spodziewać pozwu do sądu. Dziękuję. Do waszego sądu. Do widzenia. Jasne. I nie ma o czym rozmawiać z takimi idiotami. Pan jest bardzo mądry. Reprezentuje pan stary układ na pewno. I takie chamstwo i arogancję charakterystyczną dla tego układu. Właśnie, ten nowy układ taki, który pan reprezentuje, to faktycznie... Ale ja nie reprezentuję nowego układu. Ja jestem obywatelem, który po prostu chce prawdziwych zmian, a nie obrony starego układu i koryta.